Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie na kanale Nowego Ładu. Moim i Państwa gościem jest Adam Świerkowski z portalu Defense24. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, jak zmieniała się sytuacja, jeśli chodzi o wykorzystywanie czołgów w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zanim jednak do tego przejdziemy, pragnę Państwa zachęcić do subskrybowania naszego kanału. Dzięki Państwu możemy po prostu pracować lepiej, możemy pracować dłużej i możemy dojść z naszymi materiałami do coraz większej ilości widzów. Nie przedłużając, Adamie, tak jak mówiłem, jesteśmy tu dzisiaj sobie trochę po to, aby przeanalizować, jak zmienia się użytkowanie czołgów w trakcie tej dwuletniej, już ponad dwuletniej wojny, bo chyba sam przyznasz, że trochę sytuacja czołgistów się zmieniała. Na przykład myślę, że jakbyśmy zaczęli od samego początku, czyli od czołgów, które najeżdżały Ukrainę w szyku defiladowym zasadniczo. Czy pamiętasz to i czy mógłbyś nam powiedzieć, czym to było spowodowane, czemu te czołgi tak odkryte w zasadzie wjeżdżały do ukraińskich miast? Tak, jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o użycie czołgów na Ukrainie, to jest cały czas proces, który się zmienia. Zmienia się bardzo mocno. Rosjanie na początku, że tak powiem, paradowo wręcz wjeżdżali do Ukrainy, co wynikało z wielu powodów, między innymi z tego, że oni już byli przygotowani, oni byli nastawieni na to, że będą, podobnie jak żołnierze Armii Czerwonej, witani kwiatami, podarkami i witani przez całą okoliczną społeczność. Jak się okazało, było troszeczkę inaczej, zostali przywitani dżawelinami i stugnami. Co dalej, powiedzmy, nie zmieniło podejścia w pierwszych tygodniach, nawet może w pierwszych miesiącach w sumie inwazji na Ukrainę, bo dalej stosowali taktykę. Tylko dlaczego ją stosowali? Stosowali ją, ponieważ jej byli nauczeni. Oni byli tego nauczeni, że w ten sposób się, w ten sposób będą prowadzili działania wojenne z przeciwnikiem, którego uważali za znacznie słabszego, jeżeli chodzi o jego potencjał. Więc to, jeżeli coś się nauczyli przez X lat, nie będą teraz nagle tego zmieniać, zwłaszcza że dowódcy mówią, że macie robić tak i tak. A w Rosji, powiedzmy, niesubordynacja wojskowych niższego szczebla względem tego wyższego jest dosyć mocno karana, o czym sami dobrze pewnie wszyscy wiemy. Ukraińcy to dosyć mocno wykorzystywali, na dobrą sprawę wielokrotnie eliminując znacznie łatwiej niż zakładali rosyjskie praktycznie zagony pancerne, jeżeli chodzi o skalę, bo często widzieliśmy sytuacje, gdy kilkanaście czołgów było zgrupowanych w jednym miejscu, co ułatwiało jej zniszczenie. Jeżeli byłyby one rozproszone, eliminacja takiego zgrupowania byłaby znacznie trudniejsza. Sytuacja potem zaczęła się troszeczkę zmieniać z racji na to, że Rosjanie ale zaczęli wyciągać pierwsze wnioski, a Ukraińcy przeszli z działań defensywnych do ofensywnych. Tak? Mieliśmy kilka, jedni określają to mianem ofensywy, ja bym powiedział, że w niektórych przypadkach Rosjanie po prostu się zaczęli wycofywać i Ukraińcy zaczęli wykorzystywać, gdzie dalej ta wojna miała charakter mimo wszystko bliskiego starcia, więc były te pojedynki pancerne, które przywodziły na myśl to, co wiele osób kojarzy z II wojny światowej lub z gier komputerowych czy filmów, gdzie mielibyśmy rzeczywiście te pojedynki czołgów 1 na 1, ukraińskiego T-64, T-84 kontra tego rosyjskiego T-72 czy T-90. I wtedy rzeczywiście czołgi pokazywały się w takich pojedynkach jak rewolwerowcy 1 na 1. Niemniej sytuacja ta nie jest taka, nazwijmy to sztandarowa, bo wiele osób myśli, że właśnie czołgi w pierwszej kolejności muszą walczyć z innymi czołgami. No, czołg to jest narzędzie. Narzędzie, które będzie wykorzystywane w zależności od potrzeb, więc walka z czołgiem jak najbardziej, ale równie dobrze czołg może służyć do wspierania własnej piechoty, do powolnego przedzierania się przez kolejne pozycje umocnione, zwłaszcza jeżeli piechota przeciwnika nie ma środków, by go zniszczyć w postaci na przykład wsparcia artylerii czy przeciwpancernych pocisków kierowanych. Idąc dalej, po kilku miesiącach, gdzie walki zaczęły w niektórych miejscach nabierać charakteru pozycyjnego, Ukraińcy zaczęli stosować, znaczy Ukraińcy, na dobrą sprawę bardziej Rosjanie zaczęli stosować czołgi jako działa samobieżne z racji na to, że każde zbliżenie się do linii styczności z wrogim wojskiem ukraińskim, skutkowało po prostu masową eliminacją tych czołgów, co jak dobrze wiemy, Rosjanie dalej wpisują sobie w straty i mimo ponad 2 lat wojny, pełnoskalowej wojny, Rosjanie dalej szturmują ukraińskie pozycje na ura.
efekty widzimy w postaci bardzo dużej ilości latającego żelaza i palącej się amunicji. Jednak mimo wszystko dalej te czołgi obecnie są częściej używane jako działa samobieżne, atakując pozycję wroga ogniem pośrednie za pomocą amunicji odłamkowo-burzącej, co pozwala poniekąd wykorzystywać znacznie starsze czołgi, które byłyby uznawane teraz za całkowicie przestarzałe, bo są przestarzałe, jeżeli doszłoby do pojedynków jeden na jeden z nowocześniejszym przeciwnikiem, ale jako działa samobieżne, czy to będzie T-72, czy to będzie T-55, czy to będzie nawet T-34, T-10M, dalej zabija, dalej strzela, nie wchodzi aż tak za potencjalną strefę rażenia przeciwnika, po prostu strzela na przykład z wykopanej pozycji, z pozycji umocnionej w stronę przeciwnika na ośle, bo amunicję odłamkowo-burzącą i spełnia swoją rolę bardzo dobrze. Co poniekąd na przykład Ukraińcom dawałoby przewagę z użyciem Leopardów 1 jako takich wozów wsparcia ogniowego, wozu wsparcia bezpośredniego, chociaż ten termin jest tak bardzo szeroki, że można równie dobrze powiedzieć o terenówce z karabinem, bo też wsparcia ogniowego, bezpośredniego. Ale dzięki temu, że właśnie w przypadku Leopardów ten system kierowania ogniem jest lepszy od na przykład T-62 rosyjskiego czy T-54, pozwala na lepsze prowadzenie ognia właśnie jako ten wsparcia ogniowego, tym samym zyskując jakieś tam punkciki, jeżeli chodzi o to pole walki. To co poruszyłeś, to w sumie niedawno ukraińscy czołgiści w wywiadzie dla CNN trochę narzekali właśnie, że ich Abrams nie jest wyposażony, a przynajmniej nie ma dosłanych na przykład amunicji burzącej, przez co oni na przykład bardzo długo muszą prowadzić ostrzał jakiegoś tam budynku. Nie wiadomo, czy troszeczkę nie koloryzowali sytuacji, ale zdaje się, że w tym wywiadzie opublikowanym właśnie na stacji CNN było mówione o tym, że jeden z Abramsów ukraińskich strzelał do budynku 17 razy i budynek ciągle stał. No, nagrania tego nie mamy, potwierdzenia tego nie mamy, to są tylko jedynie zeznania czołgistów, no i faktycznie chyba bardziej opłaca się marnować amunicję T-54 niż Abramsa. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić troszeczkę do początku, bo widzieliśmy na samej początku wojny dużo zdjęć, dużo nagrań tego, jak ukraińska piechota musi niszczyć, musi atakować w zasadzie opuszczone czołgi, które gdzieś tam na poboczach tych szos zostały porzucone. Z czego to wynikało? Bo ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że prawdopodobnie w dużej mierze w czołgu skończyło się zwyczajnie paliwo. Ale z czego wynikała taka, no właśnie takie marne przygotowanie tych wojsk pancernych, podciągnięcie jakiejś pomocy, bo przecież no, armia to nie jest tylko czołg, ale armia to jest przecież cały system. Tak, wynikało to jak zawsze z wielu powodów. Jeden z nich wspomniałem, gdzie rzeczywiście to się zdarzało, ponieważ dane załogi, dane oddziały pancerne zmechanizowane czy zmotoryzowane wysforowały się za daleko względem możliwości podciągniętego zaplecza logistycznego właśnie wspomnianych cystern. Czasem zdarzało się, że w czołgu brakowało amunicji, czasem zdarzało się, że załoga po prostu się zgubiła w terenie, nie miała nowych map, dostawali często mapy już dawno, od wielu, wielu lat, czasem i dekad zdezaktualizowane, więc nie wiedzieli, gdzie się znajdują, więc na chęć, powiedzmy z racji na chęć niepadnięcia w ręce wroga, porzucali pojazdy i uciekali. Dochodzi do tego oczywiście usterkowość pojazdów, bo czołg może wygląda dobrze z zewnątrz, ale niekoniecznie musi wyglądać dobrze w środku. Czasem naprawdę mała, wydawałoby się drobnostka, naprawdę drobnostka, jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, może spowodować, że czołg po prostu stanie, a załoga nie będzie w stanie go naprawić. Między innymi dlatego tak ważne jest, żeby załogi były przeszkolone jak najlepiej z obsługi własnego czołgu, by mogły jak najwięcej rzeczy wykonać same lub ewentualnie zrobić to przy pomocy dostępnych im środków bez konieczności wzywania większego wsparcia. Ukraińcy tutaj w tej sytuacji mieli ten plus, że po prostu byli na własnym terenie, więc mogli sobie te czołgi przejąć, tak? I niekoniecznie, inaczej, większość z nich po prostu wymagała tylko zatankowania, wymagała drobnego remontu i już mamy czołg zdobyty, czołg sprawny, czołg, który w wielu przypadkach znamy, możemy wykorzystać. Dla Rosjan ten problem polegał jeszcze na tym, że wielokrotnie oni działali
wielokrotnie oni działali trochę na oślep, z tego względu, że obstawiali dosyć szybkie zajęcie terenu, a tutaj od dziwo jest opór, jest aktywny opór, jest skuteczny opór, powodujący, że część jednostek musiała zmienić swoje plany na bieżąco w czasie rzeczywistym, więc załogi były dezorientowane, przez co dezorientowało się całe zaplecze logistyczne, ponieważ Ukraińcy bardzo skutecznie także to zaplecze eliminowali, czy to za pomocą Bayraktarów, czy to za pomocą artylerii, czy to za pomocą grup powiedzmy wysforowanych do tego, aby rosyjskie zaplecze eliminować. Efekty widzieliśmy, bardzo wiele pojazdów zostało porzuconych. I to nie tylko czołgów, mowa tutaj także o artylerii, ciężarówkach, transporterach, nawet o systemach przeciwlotniczych, które potem stały się bardzo memiczne z racji na to, że okoliczni mieszkańcy postanawiali je sobie przejąć na chwilkę. Najbardziej to było widoczne w postaci, nazwijmy to, przejętego przez okoliczną grupę rolników pierwszego MTLB, potem kolejnych czołgów, zestawów przeciwlotniczych, ukazujące potęgę ukraińskich traktorów, albo raczej po prostu ukraińskich rolników z zachodnimi traktorami. Pierwszy okres wojny był w dużej mierze pod takim znakiem, już zresztą o tym w zasadzie wspominałeś, zarówno javelinów, systemów javelin, jak i dronów Bayraktar. W ogóle zachodni eksperci wojskowi na początku nawet mówili, że Ukraińcy wynaleźli nowy sposób walki z siłami pancernymi, jako małe drużyny wyposażone w jakiś tam sprzęt pancerny, robiące zasadzki po prostu na czołgi. Natomiast przeciwko javelinom i Bayraktarom zaczęły rosyjskie wojsko zaczęło przeciwdziałać i początkowo mówimy o czymś takim, co potocznie nazywa się grillem, czyli powiedzmy takich klatkami montowanymi na wieżach czołgów, bo w sumie tak javelin działa, że od góry musi ostrzeliwać. Początkowo spotkało się to w internecie z dużą dozą żartów, z dużym dozą takiego przymykania oczu po prostu na te próby zwalczania systemów przeciwpancernych. Natomiast zdaje się, że dzisiaj jest to prawie, podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, jest to prawie normalka, że wszystkie czołgi w te klatki są uzbrajane. Jak wyglądała ta historia tych przeciwpancernych ogrodzeń, które były budowane, nadbudowywane w zasadzie na czołgi? Tak, z nim jest, z historią powiedzmy tych daszków, grillów, jak zwał, tak zwał. Jest o tyle ciekawe, że początkowo one powstawały i były kreowane przez wielu rosyjskich komentatorów jako sposób na javeliny. No otóż na javeliny one w żaden sposób nie działają, bo javelin ma wystarczająco silną głowicę, aby spokojnie sobie ten daszek przebić sobie dodatkowy pancerz na wieży, samą wieżę i dojść do celu postaci wnętrza rosyjskiego czołgu. I tutaj to się nie sprawdza. Ale wojna się zmieniła. Wojna się zmieniła, zaczęto używać troszeczkę innych środków przeciwpancernych, jakimi stawały się proste głowice kumulacyjne używane przez drony. Czy to mówimy o dronach kamikadze FPV, czy mówimy tutaj o dronach po prostu zrzucających przygotowane ładunki bojowe w postaci na przykład głowicy kumulacyjnej od moździerza kalibru 40 mm na strop danego pojazdu. Tutaj te daszki mogą rzeczywiście zapewnić jakąś ochronę z racji tego, że głowica w wielu przypadkach jest dosyć słaba i wystarczy po prostu ustawić jakąś twardszą przeszkodę na jej drodze, by wytraciła ona na tyle swojej mocy, swojego potencjalnego ładunku penetracyjnego, żeby nie przebić warstwy bazowej, czyli po prostu stropu wieży czołgu. W przypadku BTR-u, w przypadku BMP, no tutaj raczej tak ten strop jest bardzo cienki, więc głowica nawet po tym, nazwijmy, osłabieniu energii może dalej to przebić. Oczywiście zależy od tego, czy strumień uformuje się w sposób właściwy, od tego, czy ta głowica rzeczywiście dobrze zadziała. Ale wracając, daszki okazały się za słabe na javeliny, czyli do czegoś, do tego, do czego były kreowane, jeżeli chodzi o rosyjską strefę informacyjną, ale z czasem zaczęto zauważyć, że się nadają do ochrony przed czymś znacznie słabszym. No jak wspomniałeś, stały się one dzisiaj już taką regułą, jeżeli chodzi o czołgi dostarczane do rosyjskiej armii, z tym, że zaczęto iść dwutorowo, jeżeli chodzi o tą osłonę. Pierwsza droga to było tworzenie chałupniczo tych daszków.
przez lokalne oddziały zabezpieczenia, przez lokalne warsztaty remontowe, nawet przez samych żołnierzy już na miejscu. I były to naprawdę konstrukcje wszelakie, zaczynające się od nawet dobrze zrobionego, nazwijmy to dobrze zrobionego stelażu z jakichś tam mocniejszych płaskowników poprzez nakładanie na czołg wojskowego łóżka bez materaca. Tak też można, na bezrybiu i rak ryba, jak mawia przysłowie. Zresztą Rosjanie używali nie tylko tak, używali już wcześniej różnego typu improwizowanych osłon, włącznie z paletami, europaletami i studzienkami kanalizacyjnymi, więc tutaj daszek jest tylko, nazwijmy, ewolucją tych działań. Ale była także druga droga, która jest już coraz częściej stosowana, czyli ta droga budowy daszków jako osłon przez zakłady produkcyjne, zakłady remontowe już na zapleczu, czyli po prostu czołgi, które wychodzą z fabryki, wychodzą z zakładów remontowych, już dostają coś znacznie bardziej, nazwijmy to, profesjonalnego, które nie zerwie się od wjechania w budynek lub wjechania w spinę drzew. I one oprócz tego, że pełnią rolę tego pancerza pasywnego w postaci, nazwijmy to, elementów metalowych, kątowników, ale także otrzymują kostki pancerza wybuchowego kontakt 1. Te prowizoryczne także czasem to otrzymywały, ale sposób nakładania tam kostek ERA był czasem naprawdę wręcz absurdalny, no ale w sumie nas to nie powinno dziwić. O tyle, jeżeli chodzi o te kostki nakładane w fabrykach, tutaj widzimy znacznie bardziej pewność w działaniu, znacznie większą znajomość tego zagadnienia i tutaj rzeczywiście ten pancerz, dodatkowy pancerz reaktywny, czasami kontakt 5, oprócz tej jedynki, może stanowić rzeczywiście większą osłonę przed mocniejszymi głowicami używanymi przez drony FPV. Drony kamikadze, które oczywiście dostawały z czasem, jak trwa wojna, mocniejsze głowice. Tylko trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że czołg po trafieniu ma w sobie załogę. I ta załoga musi z tego czołgu jak najszybciej wyjść, chyba że liczy na cud lub po prostu nie zdąży, zostanie zwęglona. I tego typu daszki, zwłaszcza w przypadku rosyjskich czołgów, które same w sobie są ciasne. One powstały z myślą o żołnierzu o pewnych wymiarach, a mimo to i tak już były ciasne. Teraz zostały dołożone do nich daszki, różnego typu osłony, te, nazwijmy to, na strop, i załoga ma jeszcze trudniejsze zadanie, żeby się wydostać, zwłaszcza kierowca może mieć utrudnione zadanie, żeby się wydostać z czołgu, więc tego typu osłona rzeczywiście może gdzieś tam w przypadku słabszej głowicy kumulacyjnej spełnić swoje zadanie, ale już bazowo ona utrudnia znacząco wydostanie się załogi z czołgu, więc jeszcze zmniejsza się szansa na przeżycie, mimo tego, że i tak szansa na przeżycie zmniejsza się bazowo w postaci takiego, a nie innego sposobu składowania amunicji w rosyjskich czołgach. No te daszki, te ogrodzenia ewoluowały. W zasadzie można w mediach społecznościowych wiele już takich konstrukcji wręcz artystycznych znaleźć. Nie mówimy nawet o samych czołgach, ale również o jakichś transporterach i tak dalej. Natomiast w ostatnich, chyba zdaje się, 2 miesiącach no, spotkaliśmy się z czymś, co na początkowo bardzo ciężko było w ogóle objąć umysłem. Mówimy tutaj o czymś, co chyba w takim żargonie na razie jest nazywane czołgiem szopą, czołgiem garażem. Spotkałem się, że w angielskojęzycznych mediach jest próbowane przepchnięcie takiego sformułowania jak bliatmobil. Wydaje mi się, że to w Polsce się nie zostanie sprzedane. Natomiast rzeczywiście, no, nie da się tego ukryć. Początkowo wszyscy myśleli, że jest to jakiś żart. Natomiast czołgi szopy, czy też garaże, no one rzeczywiście działają teraz na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy mógłbyś nam przybliżyć w ogóle, o czym ja mówię do naszych widzów? Czy ja przypadkiem teraz nikogo nie oszukuję? Tak, jeżeli nasi widzowie tego nie widzieli, przynajmniej jednego zdjęcia, filmu, materiału, gdzie jest widoczny tego typu czołg, szopa, garaż, bunkier, żółw, jak zwał, to proszę sobie wyobrazić taką szopę z lat 90. zrobionej z brachy falistej, naprawdę skleconej w sposób niezbyt profesjonalny,
z wystającą lufą, gąsienicami i wydającymi głośne dźwięki z powodu silnika umiejscowionego w tyle. No to mniej więcej tak wygląda tego typu czołg Chopa, który oczywiście także ewoluuje. Tutaj Rosjanie są konsekwentni i ewoluują ze swoim podejściem do tego typu wynalazków. Początkowo mieliśmy tylko taki czołg Chopę, który dalej mógł obracać wieżą, mógł prowadzić ostrzał w stronę przeciwnika, przewoził także w środku desant, to jest najlepsze, że tam pod tą blachą falistą, pod kawałkami metalu, pod tymi stelażami byli ukryci żołnierze desantu, którzy raczej nie byli zadowoleni z każdego trafienia i przebicia tej dodatkowej osłony przez na przykład przeciwpancerny pocisk skierowany, bo nawet nie mieli za bardzo jak skutecznie uciec z tego piekarnika. Ale Rosjanie poszli dalej, zaczęto stosować na tych dodatkowych osłonach, na tych szopach kostki pancerza reaktywnego kontakt 1. Zaczęto dorzucać kolejne warstwy osłony w postaci siatek, tworząc, można powiedzieć, taką dużą klatkę dla ptaków i szopę w jednym. Z czasem zaczęto dodawać zagłuszarki, które były nawet skuteczne, jeżeli chodzi o proste drony, i zaczęto stosować je coraz częściej. Nie były to już takie proste zagłuszarki, tylko troszeczkę bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które rzeczywiście zwiększały bezpieczeństwo czołgu przed prostymi dronami kamikadze FPV z głowicami kumulacyjnymi. Oczywiście Rosjanom, część Rosjan wpadła na jeszcze genialny pomysł, żeby obłożyć jeszcze dalej te czołgi, szopy, z tego co pamiętam, kostkami chodnikowymi. Także jest to jakiś sposób. Na ile skuteczny, raczej nikły, ale doszliśmy do takiego momentu, w którym Rosjanie poszli o krok dalej i z czołgu, który stał się taką jeżdżącą szopą, ale dalej obrócający wieżą, zostało stworzone coś na wzór działa samobieżnego z brakiem możliwości obrotu wieży. Czytaj, Rosjanie zdecydowali na zarzucenie wszystkich zalet czołgu włącznie ze świadomością sytuacyjną, no bo pod tym pancerzem załoga za bardzo nie widzi, co się dzieje wokół. W wielu przypadkach jedzie po prostu do przodu, na oślep praktycznie, bo zdarzają się sytuacje, w której i przód wieży jest zaspawany, zakryty jakąś blaką, więc tylko kierowca widzi coś tam z przodu i jedzie do przodu, i jedzie na ura. Wieża się nie rusza, ponieważ stelaż został w taki sposób nałożony, że uniemożliwia to, chyba że po prostu załoga chce zerwać to wszystko i uszkodzić czołg. Więc Rosjanie zdecydowali na stworzenie takich pojazdów, nawet bardziej w sumie można powiedzieć transporterów opancerzonych, bo nie widzi się, żeby z tych czołgów był prowadzony ostrzał za pomocą uzbrojenia głównego. Więc poniekąd Rosjanie stworzyli sobie transporter opancerzony o kiepskim pancerzu z zagłuszarką, prawie znikomej świadomości sytuacyjnej do tego, żeby prowadzić szturmy na rosyjskie umocnione pozycje. I jak Ukraina pokazują działania i specyfika ukraińska, to czasem działa. To czasem działa i wynika z tego, że Ukraińcy nie mieli aż takiego nasycenia środkami, aby tego typu wynalazki zwalczać. Drony FPV rzeczywiście z tymi słabszymi głowicami nie były w stanie skutecznie niszczyć tego typu czołgi, unieruchomić tak, ale rzeczywiście gdzieś tam ta blacha falista, ten dodatkowy pancerz spełniał się w swoim zastosowaniu. Niekoniecznie desant umieszczony pod tą blachą musiał przeżyć takie uderzenie, no ale jak to powiedział jeden Rosjanin, w sumie Gruzin, ludzi ci u nas mnogo. Do czasu, dopóki Ukraińcy nie zaczęli dostawać kolejnych partii przeciwpancernych pocisków kierowanych, tym javelinów wspomnianych, które po prostu robiły z tych czołgów to, co robiły wcześniej, czyli po prostu płonące wraki. Niemniej tego typu wynalazki na Ukrainie w określonych przypadkach miały się sprawdzać, co mówili sami Rosjanie i mówili także Ukraińcy. No ale taka jest specyfika wojny na Ukrainie, że wiele niestandardowych metod prowadzenia walki, wiele pojazdów, które miało się nie sprawdzać w założeniach doktrynalnych pełnoskalowej wojny, jednak działają. No ale właśnie to wynika z tego, że wojna na Ukrainie, mimo tego, że jest wojną pełnoskalową, ma swoją specyfikę i ma swoją specyfikę, która się raczej nie powtórzy w wielu przypadkach.
To dosyć fascynujące, że rzeczy, które teoretycznie można byłoby obśmiać na pierwszy rzut oka, a później trzeba się po prostu tłumaczyć ze swoich błędów myśl, zasady, jeżeli coś jest głupie, ale działa, no to nie jest głupie. Ale przejdźmy teraz może do takiego pobocznego tematu naszej rozmowy. Przed chwilą rozmawialiśmy, chociaż wiesz co, nie, może zatrzymajmy się jednak, bo chciałem jeszcze takie ostatnie pytanie co do naszych garaży. Czy można w jakąś powtarzalność znaleźć wśród tych maszyn? Czy mówimy tutaj, czy każdy generalnie z tych czołgów jest jakimś ewenementem, czy one są, czy mamy tutaj już jakąś pewną manufaktoryczność? I przede wszystkim, czy to jest jakiś konkretny typ czołgów wyposażanych aż w takie zadaszenie, czy po prostu są one wybierane losowo? Jeżeli chodzi o, nazwijmy to, jakąś powtarzalność tej produkcji, jak na przykład jak było to w przypadku daszków, klatek, no nie, tutaj za bardzo tego nie ma. To jest efekt pracy chałupniczej. Max po kilka czołgów jest, nazwijmy to, w zbliżonej konfiguracji blachy falistej i wyposażenia dodatkowego. Niemniej to dalej jest chałupniczo tworzone na potrzeby jednostki takiej czy innej. Nie jest to produkowane fabrycznie. Więc raczej to jest tylko eksperyment, który nie wiadomo, czy zostanie wdrożony na stałe. Obstawiam, że raczej nie i po prostu zostanie to z czasem zrezygnowane, zarzucone. No to teraz od tej wymyśle konstrukcji przejdziemy już do tego mojego zapowiedzianego tematu pobocznego, bo wśród czołgów na Ukrainie pojawiła się maszyna, na którą w zasadzie, no jeśli chodzi o dziennikarzy wojskowych, wydaje mi się, że zgodzicie się ze mną, ale masa na to czekała, czyli zobaczyć, jak te rosyjskie T-14 Armata działa sobie w warunkach bojowych. No i właśnie, przede wszystkim, czy można tutaj mówić o tym, że T-14 pojawiło się na Ukrainie i czy rzeczywiście w jakiś sposób dawała sobie radę, bo nie wiem, czy jestem do końca przekonany, ale chyba mówimy tylko tutaj o przekazach medialnych, ale bez potwierdzenia w zdjęciach i nagraniach. Tak, dokładnie. Mamy, powiedzmy, wielokrotnie mieliśmy przekazywane o tym, że T-14 Armata jest, nazwijmy to, w strefie tej specjalnej operacji, jak to nazywają Rosjanie, że jest używana, jest testowana. Problem polega na tym, że nie ma na to żadnych wizualnych dowodów, a jestem przekonany, że jeżeli byłby dowód wizualny, albo po prostu jeżeli Ukraińcy by widzieli, że gdzieś w pobliżu jest T-14 Armata, to naprawdę dołożyliby wszelkich starań, żeby ten czołg, który jest dużym mitem, jeżeli chodzi o rosyjską armię, został zniszczony, nawet jeżeli by się to nie opłacało i potrzeba byłoby zaangażować to jakieś specjalne środki, z wielu względów, między innymi PR-owych, medialnych, ponieważ zniszczenie takiego czołgu byłby dla Rosjan dużym problemem, jeżeli chodzi o sam fakt, że po prostu jest ich max, najpewniej 20, a po drugie, że czołg ikona, czołg legenda został zniszczony, mimo tego, że miał być niezwyciężony. Jakie generalnie problemy, bo taka armata mogłaby mieć na Ukrainie, bo zdaje się, że jeszcze zanim mówiono o, już w trakcie w ogóle pracy nad tym, sami Rosjanie mówili o tym, że mają z nimi zwyczajne problemy, na przykład w postaci silnika, którego nie mogą odpowiednio mocnego skonstruować. Tak, problemu z T-14 Armata jest dużo, wynikającymi po pierwsze z tego, że to jest konstrukcja dla Rosjan poniekąd awangardowa, bo zrywa ona z całą radziecką szkołą tworzenia czołgów, czy ten czołg jest bardzo niski, z automatem ładowania 3 osobami i ogólnie, jeżeli chodzi o komfort jego obsługi, jest na poziomie niskim, jak nie tragicznym. Więc samo pójście taką konstrukcję awangardową już samo w sobie po prostu powodowało, że no będą problemy, będą choroby wieku dziecięcego, z którymi Rosjanie sobie muszą poradzić. Problem polega na tym, że Rosjanie w roku 2014 pokazali T-14 Armata na swojej paradzie 9 maja. Mówią, że to jest już konstrukcja no, bardzo bliska wdrożenia do służby, gotowa. No jak pokazała historia, w sumie 10 lat właśnie mija od tego wydarzenia z miesięcznym okładem. Armata nie weszła do służby. Rodzi się pytanie dlaczego? Otóż z wielu powodów. Po pierwsze, jednostka napędowa czołgu T-14 Armata jest niedokończona.
na dobrą sprawę. Ona dalej nie jest dobrze dostosowana do potrzeb tego czołgu, ona jest awaryjna, co była, tak, raz była okazja zobaczyć to w postaci tego, że czołg przed oficjalnym chyba wyjazdem albo już po którejś paradzie zwycięstwa po prostu się zapalił w centrum miasta, Moskwy. I był problem z jego nawet odholowaniem, ponieważ do T-14 Armata jeszcze wtedy chyba nie było, albo był tylko jeden wóz zabezpieczenia technicznego, więc tu już w ogóle był z tym problem, bo był czołg, ale nie było odpowiedniego wsparcia do niego. Idąc dalej. Problemem w T-14 jest jego złożoność, jego skomplikowaność, jego komplikacje wynikające z tego, że to czołg mimo wszystko w założeniach nowoczesny i bardzo dla Rosjan rewolucyjny. Więc tym bardziej to jest naturalne, że pewne usterki występują. Niestety dla Rosjan problemy występują, czy to z przekładnią, czy to z silnikiem, mają być problemy z wieżą bezzałogową, bo tu trzeba podkreślić, że to jest wieża bezzałogowa, załoga znajduje się w pancernej kapsule w kadłubie pojazdu. Czy taj kierunek, który Rosjanie pokazali 10 lat temu jako prototyp i teraz widzimy, że wiele krajów zamierza i w tą stronę, bo jest to naturalna kolej rzeczy, zważywszy na to, że czołgi cały czas tyją, jeżeli chodzi o wagę, a w końcu limit wagowy nadejdzie. Więc musimy tutaj brać tą poprawkę na to, że Rosjanie sami się w to wpakowali do awangardową konstrukcję. Idąc dalej, możliwym problemem być także sam układ konstrukcyjny czołgu, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na jego opancerzenie na przodzie. T-14 może jeszcze on nie będzie tak widoczny, ale był on widoczny w przypadku wozu ciężkiego, bojowego wozu piechoty, jaki powstał na jego bazie, czyli na całej platformie Armata, w postaci T-15, który otrzymał naprawdę potężną warstwę pancerza, na tyle, nazwijmy to, ciężką, wychodzącą poza obrys standardowego kadłuba, że przeciąża pojazd do przodu. Z Armatą tego chyba nie ma, ale nie można wykluczyć, że przód czołgu jest tam przeciążony w pewnym miejscu i o ile w przypadku takiej jazdy po poligonie, po drogach jeszcze ok, o tyle w przypadku rzeczywiście działań wojennych mogłoby być to źródłem bardzo wielu usterek. Na dobrą sprawę Rosjanie do dzisiaj chyba, znaczy nie do końca wiem, oficjalnie tego nie ma, ale pojawiają się informacje już od pewnego czasu, że Rosjanie sobie oficjalnie do służby T-14 wdrożyli, więc możliwe, że awaryjność tej konstrukcji została w mniejszym lub większym stopniu zażegnana. Możliwe, że nawet gdzieś tam ta armata będzie produkowana, ale w bardzo małej ilości lub w ogóle nie będzie produkowana i zostanie tylko te 20 egzemplarzy przedseryjnych, o ile rzeczywiście te 20 egzemplarzy przedseryjnych powstało. Więc raczej jest to czołg, który zostanie opcją na przyszłość, opcją na kiedyś tam, a teraz Rosjanie bardziej się skupiają na jak największej produkcji czołgów starszego typu, acz jak na ich możliwości nowoczesnymi, czyli T-90M. No właśnie, ciekawe, czy przemysł w ogóle rosyjski będzie w stanie jakby podtrzymywać produkcję T-14, bo zdaje się, że sami Rosjanie mówili, że w trakcie wojny na Ukrainie bardziej opłaca się właśnie budować T-90 w tych najnowszych konfiguracjach, no co by zaznaczyło, że w takim razie ewentualna przewaga technologiczna T-14 jest zbyt mała do kosztów jej produkcji, aby po prostu wdrożyć ją na pola bitwy, nie uważasz? Tak, bardzo możliwe. Zresztą Rosjanie, jak przecież pokazywali T-14 Armata, to był rok 2014, to była troszeczkę inna, nazwijmy to, koniunktura względem Rosjan i polityki. Teraz mamy od ponad 2 lat sankcje, więc Rosjanie nie mają dostępu do wielu komponentów, które na 100% wchodziły w T-14 Armata. Muszą szukać tańszych zamienników, które są dostępne lub nie, a nawet jeżeli są dostępne, no to przemysł i wojsko nie będzie chciało, a zwłaszcza, no, zwłaszcza wojsko nie będzie chciało, żeby bardzo potrzebne na przykład kamery termowizyjne szły do jednego T-14, tylko do kolejnego T-90M, który będzie można od razu wysłać na front, a nie czekać, aż kiedyś on sobie tam wejdzie w jednym egzemplarzu i czekać na efekty tego. Więc tutaj raczej obstawiam, że przemysł rosyjski sobie i tak tego T-14 dostosuje do swoich możliwości, do swoich, nazwijmy to, możliwości nawet na przyszłość,
zastępując wiele elementów rodzimym odpowiednikiem lub na przykład chińskim, irańskim, północno-koreańskim, nawet możliwe, że zachodniego typu, tylko niekoniecznie amerykańskim, bo jak wiemy, Rosjanie ściągali sobie podzespoły elektroniczne między innymi z Tajwanu. Jest niewykluczone, że i tutaj znajdzie się jakaś droga, żeby zamienić na przykład francuskie kamery termowizyjne. Niemniej dalej raczej to będzie czołg epizodyczny. Na froncie możliwe, że się raczej nie pojawi, ponieważ Rosjanom i tak on niewiele pomoże na polu bitwy, a jego utrata będzie bardzo kosztowna, jeżeli chodzi o rzeczywisty wymiar materialny, jak i wymiar propagandowy. Niemniej ta wojna kiedyś się skończy i wtedy Rosjanie mogą wrócić do tego, mogą wrócić z pomysłem racjonalizowania T-14 lub stworzenia sobie czegoś na tego bazie. Jak widzimy, po działaniach przemysłu Rosjanie zarzucili lub myślą o zarzuceniu zarówno platformy Kurganiec, jak i Bumerang, ale idą w racjonalizowanie, czy tutaj chcą stworzyć nowy pojazd o lepszych parametrach, wykorzystujący być może część elementów, część nauki, jaką wyciągnęli sobie Rosjanie podczas tworzenia zarówno Kurgańca, jak i Bumeranga, czyli BMP-3 Manual i BTR-22. Jest tutaj Rosjanie możliwe, że i z armatą zastosują jakiś pomysł racjonalizatorski, wyciągną jakiś stary projekt z końca Związku Radzieckiego, z końca istnienia Wojska Związku Radzieckiego, dostosują go do swoich możliwości. Kto wie, może ujrzymy te 14 armata w jakiejś ubogiej wersji, ale zobaczymy. Dobrze, Adamie, bardzo Ci dziękuję, że odwiedziłeś nasz kanał. Będziemy się również z Państwem żegnać. Zanim do tego jednak przejdziemy, pragnę Państwa zachęcić do zostawienia oceny pod naszym filmem. Bardzo nam to pomoże, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze niekończące się walki z algorytmem YouTube'owym. Adamie, Tobie jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję również. A z Państwem widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.